Cześć, witam was bardzo serdecznie już w 10 odcinku z naszej gierki Billy Bled and Temple of the Time. W zeszłym odcinku przeszliśmy czwarty poziom i teraz szykujemy się na drugą walkę, raczej walkę z bossem, drugim strażnikiem kuli, która uwięziła naszego szympansa. Nawet nie wiem, czy to jest szympans, czy to jest małpa, czy jeszcze coś innego. Ale idźmy na tego bossa. Trochę się boję, bo nie pamiętam, jaki on był, ale musimy to wygrać. Idziemy na bossa. Ok, strażnik piasków, coś takiego to będzie? Strażnik Percy. O, fuck, latający szkielet! Latająca mumia. Co ja mogę zrobić? Ja muszę mieć jakąś broń niesamowicie mocną. Muszę sobie naładować. Bo jak... O, fuck it, ale szybko. Panie, nie idziesz do mnie. I nic nie ma na razie. Mnie z powrotem. A, tu mamy... Oki. To można zabijać? Czy to po prostu tak nawala z tego? A, on znika po jakimś zadanym ciosie przeze mnie. Okej, po jednym ciosie dostaję od niego. Okej, nie zdążył mnie zaspamować. Ogarnijmy sobie, może zdrowie będzie w tej skrzyni. No panie! Ładnie. Gdzie on jest? Książę Percy, raczej strażniku Percy, giniesz z moich rąk, ty mała mendo. Chodź tu do mnie. Jeju, Superman leci! Jak Superman leciał. Dosyć prosty boss. Nie widzę w nim jakiś. A! Rozumiem, czyli jak on nawala tymi, to nie można go zaatakować, okej? Okay, poczekajmy jak aż to... Okej, okay, tu masz 3. Ale teraz mogę go atakować. Bo nie wyczarował tego. Okej, okay, gdzie jesteś? Poczekajmy aż to zluzuje to. Zluzuje swoje zaklęcia. No! Ej, one mi blokują. I dzięki temu nie mogę go nawet zaatakować. O! Gin, śmieciu. Trafiony raz, zatopiony. Gdzie on jest? A tu jesteś. Moje gnoju. Więc to nawet nie jest jakieś takie straszliwie mocne. Ten ognisty miecz. Albo. Nie widziałem, jak mu życie umyka. No, panie! Dostaniesz ode mnie! Jeszcze chyba tylko 2 razy trzeba go zabić, ale jak widzicie, dosyć dużo nam zabrał. Jeju! Jeszcze tylko 1 cios i pokonamy strażnika Percy! Jakieś niesamowite uniki. I... Yeah! Strażnik Percy umarł. Dosyć szybko i prosto to było. Mam nadzieję, że to się nie... że to się nie ścięło. Okej. Okay. Powinni już być ogarnięci, bo jak pamiętam, tu była właśnie ta kula i tu powinni być ci dwaj. Ci na pewno był smok, znaczy połączenie tygrysa szablozębnego, dinozaura i smoka. Później drugi to właśnie był książę Percy, czyli mumia latająca Superman. A trzecim będzie... coś dziwnego. Okej. Okay. To jak widzieliście... Panie... Małpo, za chwilę cię ogarnę. Jak widzicie, nasza seria powolutku dobiega końca, bo został tylko... została jeszcze tylko jedna część. A tą częścią jest oczywiście środkowa część. Czyli Karaiby. Całkowicie inny klimat. Palmy i tak dalej. Ech, ale to będzie dopiero w 11 odcinku. I oczywiście, piszcie swoje wrażenia. Piszcie swoje wrażenia i oceniajcie ten filmik. A jeśli ktoś chce być troszeczkę na dłużej i chce mieć powiadomienia w swoim subboxie, albo nie wiem, chce troszeczkę... chcę mi przekazać, że moje materiały na coś się przydadzą,
właśnie na coś się przydadzą i lubicie to oglądać, to po prostu zasubskrybujcie, będziecie dzięki temu na bieżąco, a też to bardzo wiele dla mnie znaczy. Bo im więcej subskrybentów, tym więcej ludzi, do których będę mógł mówić. To do zobaczenia, cześć!